Cześć Michał, bardzo miło Cię widzieć na moim show Haker Umysłu Sekrety. Co u Ciebie? Cześć Łukaszu. No w porządku, gdybym miał tylko gdzie występować, by było jeszcze lepiej, ale generalnie jest okej. No dzisiaj występujesz, słuchaj. Tylko, że ja u Ciebie, a nie Ty u mnie. No dobrze, wiesz, bo za niedługo role się odwrócą i mam nadzieję, że Ty również mnie zaprosisz do swojego programu. Z przyjemnością się tam pojawię. Powiedz mi, kiedy ostatni raz byłeś w kinie? W kinie, no ze 3 tygodnie temu chyba, ale to występowałem. A? Występowałeś. Tak. Rozumiem. Kina są jak na razie zamknięte. Słuchaj, ja przygotowałem pewną kopertę. W tej kopercie znajduje się pewien sekret. A mianowicie są to filmy, które z powodu tej sytuacji, która aktualnie no, już bardzo długo ma miejsce, nie doczekały się swojej premiery i wszyscy czekamy, kiedy będziemy mogli pójść do kina i je zobaczyć. Jest to Duna na przykład, remake fantastycznego filmu. Na pewno będzie bardzo dobrze zrobiony. Drugi tytuł to jest Śmierć na Nilu. Jest to adaptacja, ekranizacja fantastycznej powieści Agaty Christie, więc czeka nas porządny na pewno kryminał. Trzeci tytuł to jest Top Gun Maverick. Nie wiem jak ty, ale ja na Top Gun części pierwszej się wychowywałem i marzyłem o tym, żeby zostać pilotem. Wierzę, że ten tytuł również tym razem da radę. Kolejny to Nie czas umierać. Następna część Jamesa Bonda także czeka na premierę. Zobaczymy, kiedy pójdziemy do kina zobaczyć ten film. West Side Story. Doskonały musical, także remake, na pewno nas czeka potężna dawka fajnych emocji, dobrej muzyki, dużo tańca. I kolejny tytuł to jest Czarna Wdowa. Czarna Wdowa, produkcja Marvela, kolejny superbohater. Także trochę fantastyki również na nas w kinie będzie czekać. Ja spośród tych wszystkich tytułów wybrałem jeden, i wierzę w to, że za moment podejmiesz dokładnie taką samą decyzję. Gdybyś w tym momencie miał podjąć decyzję i wybrać parzyste bądź nieparzyste, co byś wybrał? Parzyste. Wybrałbyś parzyste, tak? Dobrze, rozłożę tutaj zatem te 6 tytułów. I wybrałeś parzyste, czyli wybrałeś Dune, wybrałeś Top Gun Maverick i ostatni tytuł to West Side Story. Te tytuły na razie odłożę na bok. Okej. Jak widzisz, każdy z tych tytułów jest zupełnie inaczej zapisany. Duna jest to jedna linijka tekstu. Top Gun Maverick są to 2 linijki tekstu. West Side Story to są 3 linijki tekstu. Być może właśnie specjalnie tak to zapisałem i ułożyłem w takiej kolejności, żeby wpłynąć za moment na Twoją decyzję. Gdybyś spośród tych 3 filmów jeden miał teraz odrzucić, który by to był? Jedynka. Jedynka, czyli Duna. Duna. Okej. Duna odpada. Zostały 2 tytuły. Top Gun Maverick oraz West Side Story. Wyobraź sobie, Michał, teraz, że wchodzisz do starego kina. To kino jest kompletnie puste. Mijasz puste rzędy krzeseł, wybierasz swoje miejsce i siadasz wygodnie w fotelu. Słychać w tle bardzo miłą muzykę, światła są już lekko przygaszone, a przed tobą za czerwoną kurtyną jest jeszcze ukryty wielki biały ekran. Nagle światła zaczynają pomału gasnąć, muzyka przycicha, kotara się rozsuwa i widzisz przed sobą wielki biały ekran, na którym pojawia się jeden z tytułów. Jest to albo Top Gun Maverick, albo West Side Story. Jaki tytuł teraz widzisz w swoich myślach? West Side Story. Powiedziałem, że ta koperta zawiera pewną tajemnicę. I rzeczywiście tak jest. W środku znajduje się tylko jeden tytuł. Jest to West Side Story.
Jak? O, gademiu z angielsko bym powiedział. No jak? No to przecież ja nawet nie lubię musicali, a to mi się tak pojawiło. Jak? To ci się właśnie pojawiło w myślach. Tak, tak. Ja bym wolał obejrzeć właśnie ten Top Gun'a, ale zobaczyłem ten napis West... Jak? A zobaczyłem napis West Side Story, serio. Fantastycznie. Michał, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Trzymam kciuki, żebyś już niedługo obejrzał i Top Gun'a, i West Side Story, żebyśmy wszyscy się mogli również wybrać do kina. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam cię gorąco. Trzymaj się. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, Łukaszu.